Kredki, do dzieła! Fajne słońce, prawda? Proszę pana, już! Już? Co z ciebie za artystka? Niedobrze! Jedynka? Tyle pracy na marne! Muszę się postarać! Zacznę od żywych, pięknych kolorów! Ale nie tak, tylko tak! Wszystko wymieszam! Farba tańczy! Co pan na to? Wow! Może jednak jesteś zdolna? Serio? Yeah! Jestem zdolna! Juhu! Ludzie nie znoszą deszczu, ale nie widzieli mojej chmurki. O, co to? Konkurs plastyczny? Naprawdę? Tak, zrobię to. Powodzenia! Oj! Byłam pewna, że wygram. Pokażę im. Wreszcie skończyłam. Kosmiczne arcydzieło. Trzymaj. O! Czego oni chcą? Czegoś innego. Nowe materiały to nowa wena. Do dzieła. Zacznę od musu. Od mnóstwa musu. Nie zostanie biały. Dodam trochę koloru. Nieźle mi idzie. Co za zieleń. Wymieszałam to. Teraz klej. Zaraz wyjaśnię, spokojnie. To nada mieszance teksturę. Dalej. Uff, super. Pora na zabawę. Drobne pociągnięcia. Właśnie tak malujemy. To samo w dolnej części. Śmiało, nałóż sporo farby. Pięknie. A teraz posypka. Juhu, ale ekstra. Czy to nie jest świetne? To arcydzieło. Nie spodziewają się tego. No nie, lubią mnie. I to jak? Ups. O rany. Potrzebuję dentysty. Nieważne, mam kasę. Dajcie łapkę w górę i subskrybujcie nasz kanał. To dla ciebie. Wow, dzięki. Baw się dobrze. Co to takiego? Wow, pisak 3D. To niesamowite. Chodź, kochanie. No i prawie zapomniałam. Mam prezent. Pobaw się. Hej, co tam? Zobacz, co mam. Ja mam to. To dość drogie. O, jaki ładny kolor. Nie, to moje. Nie szkodzi, mam to. Nieważne. O, to jest ekstra. To będzie arcydzieło. Widzisz? Śliczny kwiatek. Tak się cieszę. Gdzie mój sweter? Ups. Mamo, pomóż. Fota. Bardzo ładnie. No i telefon. Nie! Czy on jest cały? O nie, zepsuł się. Pożyczę ci swój. Nie, dzięki. O, mam pomysł. A taki? Czy to żart? Halo? Jak elegancko. To klasyka. Co? Jak śmiesz? To niegrzeczne. Już wiem. Użyję zapasowego. Ale ostrożnie. Słuszna uwaga. Mam pomysł. Użyję pisaka 3D. Zacznę od krawędzi. Nie spieszę się, bo nie chcę zamalować obiektywu. Teraz ozdobię resztę. Stworzę wzorek. Esy floresy. Bardzo fajne. Teraz zmienię kolor. Narysuję serduszko. Teraz zapełnię. Uwielbiam róż. Wystarczy. Wow, świetnie. Zrobiłam nawet zawieszkę. Jak? Ładnie, co? Lepszy niż mój. Hej, już wiem. Też mam pisak 3D. Obrysuję szablon. Trzymam się linii. To łatwe. I gotowe. Teraz dodam szczegóły. Zacznę od ekranu. Użyję szarego. Ekran ukończony. Mam dobre przeczucia.
Wygląda świetnie. Jeszcze parę detali. Na przykład apki. Bez nich byłoby nudno. Przyspieszmy. Ale fajne. Wow, cudowne. Właśnie tego mi trzeba. Zobacz. Nieźle, co? Genialne. Muszę zadzwonić. Daj mi to. Mam lepszy pomysł. Zobacz. Potrząsnę. Co robisz? Przestań już. Popatrz na to. Ło, nowy telefon. Podoba ci się? Pewnie. Uśmiech. Pokażę ci coś. Niespodzianka. No nie, nowe buty. Jakie modne. Co z twoimi włosami? Wpadają mi do oczu. Pomogę ci. Zaufaj mi. Tu mam szkic psówki. Teraz ją wydrukuję. To rozwiąże twój problem. Naprawdę. Wypełnię kontury. Fiolet to świetny kolor. Będziesz zachwycona. To nie potrwa długo. Ale to nie koniec. Dodam różowe linie. Świetne połączenie. I już. Teraz to uformuję. I zamocuję. Gotowe. Dam to Claire. No i jak? Jakie kolorowe. Czekaj. Też ci coś dam. Wezmę swój pisak. Narysuję serce. Wypełnię na różowo. Jakie urocze. Teraz je połączę. Ustawię je. Nie użyję kleju. Pisak 3D wystarczy. Zostawię małą przerwę. To nada sercu głębi. Została ostatnia rzecz. Przyczepię coś z tyłu. Idealne. Przykleję to. I to koniec. Wygląda fantastycznie. Fajna ozdóbka do buta. Zrobiłam ich więcej. Wow. Buty są o wiele fajniejsze. Co dla mnie? Nie wierzę. Dobra, moja kolej. Wow, to przyjemne. Ostrożnie. Nie ruszaj się. Oj, nie tak miało być. Chcesz te włosy? Co zrobiłaś? Dzięki za buty. Muszę iść do fryzjera. Dobra, jestem gotowa. Postawię telefon i nagrywam. Cześć, witajcie ponownie. Dziś zrobimy coś ekstra. Chwileczkę. Nie, ani mi się waż. Odejdź. Żartujesz sobie. Wynocha, kotku. Zaraz. Co to? To się przyda. Zrobiłam stojak. Zacznę od nowa. Więc, jak mówiłam, uwielbiam te perfumy. Patrzcie, mój lokaj jest zajęty. O, nagrywasz. Za mało mi płacicie. Nieważne. Wspaniały. Mogę? Wow, nowy naszyjnik. Jest piękny. Czuję się jak księżniczka. Wyjdź z kadru. Tajemnicze koferty. Otwórzmy je. Ja pierwsza. O, jaki słodki. Dobra, do rzeczy. Trzymaj kciuki. Chwila. Nie mam wkładu. A ja wręcz przeciwnie. Zazdroszczę ci. Czekaj, wiem. Nie potrzebuję wkładu. Użyję kredek. Najpierw niebieska. Mój ulubiony kolor. Włożę ją do pisaka. Niech się roztopi. Spójrz, to działa. Zacznę od głowy. Nie wyjdę poza linię. Teraz inna kredka. Zrobię czerwony nos. I wnętrze ust. Nieźle mi idzie. To fajna zabawa. Wygląda świetnie. Zrobię żółty dzwonek. Dodam parę detali. Co dalej? Aha, wiem. Narysuję wąsy. To bardzo łatwe. Świetnie. Teraz pokoloruję oczy i białe części futra. To wystarczy. Skończyłam rysować. To arcydzieło. Czekaj, to ty? Patrz, to motylek. Do dzieła.
Zacznę od skrzydła. Użyję ładnych kolorów. To będzie najpiękniejszy motylek. Teraz to pokoloruję. Ta część będzie fioletowa. Na jaki kolor to zmienić? Oho, na różowy. To środkowa część skrzydła. Została jeszcze jedna. Użyję innego odcienia różu. Skrzydełka są gotowe. A teraz zajmę się tułowiem. Wiem, jaki wybiorę kolor. Błękitny. Zacznę od dołu. Nie zostawię dziur. Pora na ostatnie detale. Motyl ma liść. Przykleję klejnociki. Tyle wystarczy. Sama nie wiem. Za mało blasku. Wykorzystam diamenty. Tata mi je dał. Przydadzą się. Ozdobię nimi skrzydła. Są świetne. O to mi chodziło. Spójrz na to. Wow, wspaniały. Wiem, jestem zadowolona. Oddaj to. Co jest? Mój motylek. Okrutny świat. Nudzi mi się. Nic nie mów. Wiem, co zrobić. Ten balon nam pomoże. Wow, daj go. Zawiążę go. I potrę o rękę. Oby się udało. Widzisz moje włosy? Są śmieszne. To zabawne. Ślicznie, Hazel. Dasz mi? Poczekaj. Dopompuję balon. Wow, serio? Jeszcze trochę? Proszę. Wow, jest wielki. Potrzyjmy o włosy. Jak wyglądam? To chyba błąd. Uczeszmy się. Aha, mam pomysł. Zrobię grzebień. Użyję pisaka 3D. Odrysuję ten szkic. Będziemy mieć piękne fryzury. Oto zęby grzebienia. Teraz dodam szczegóły. Będzie różowy. Ma być śliczny. Zamaluję uchwyt. Teraz najlepsze. To nie zwykły grzebień, tylko super stylowy. Po środku ma gwiazdkę. Użyję żółtego wkładu. Teraz dodam drobne detale. Prawie skończyłam. To wystarczy. Zobacz. Właśnie tego mi trzeba. Co ty na to? Świetne, prawda? Wypróbuję. Wow, to działa. Po co mi fryzjer? Szczęściara. Moja kolej. Zrobię sobie własny. Będzie magiczny. Spodoba ci się. Będzie jednorożcem. To jest świetne. Super zabawa. Zamaluję na biało. A teraz róg. Każdy jednorożec go ma. Musi być złoty. A teraz uszka. I różowe policzki. A teraz oczka. I długie rzęsy. Będzie przesłodki. Prawie skończyłam. Proszę, mój własny grzebień. Cudowny. Poprawię fryzurę. Zaczynam. Nie działa. No już. O nie, złamał się. Niedobrze. Czemu tak jest? Nieważne. Ha, co one robią? Namaluję coś. Hej, chcę zobaczyć. Fajny pędzelek. Muszę się skoncentrować. To będzie arcydzieło. Hej, słyszysz mnie? Czego chcesz? Mogę pożyczyć pędzelek? Chcesz mój pędzel? Nie sądzę. Niech sobie kupi. Nie poddam się. A? Co chcesz? Pożyczyć pędzel? A, jasne. Dzięki. A co ze mną? To był mój jedyny pędzel. Nie przemyślałam tego. Ups, złamał się. A, co by to zrobić? Ach, wiem. Cześć. Pożyczysz mi pędzel? Nie. Odczep się. Jaka niemiła. Mam pomysł. Nic nie zauważy. O, ktoś dzwoni. Hejka. Mam. Oszalała czy co? Może ja też spróbuję. Co się może stać? Zrobiłam sobie nowy pędzelek. To na razie. Ha? Coś jest nie tak? Tego szukasz? Coś ty narobił?
Halo, salon fryzjerski? Uwielbiam plastykę. O, co to? Jakie bajerne. To moja nowa sztaluga. Mogę wypróbować? Nie ma mowy. To moje. Jak sobie chcesz. Co o tym myślisz? Wow, to jest okropne. Obczaj to. Wow, Van Gogh wymięka. Po prostu mam talent. A tak się starałam. Siema, kujony. Ups, nikt nie widział. Przyznaj, że jestem lepsza. Wow! Laski na mnie lecą. To gwiazda drużyny. Coś tu wieje. Ktoś otworzył okno. I jaki przystojny. Piłka! Zaraz poprosi mnie o numer. Co? Moja sztaluga? Nie denerwuj się. I nie patrz w dół. Dlaczego to zrobił? Spokojnie, naprawię to. Przepraszam? Tak? Potrzebuję tego kartonu. Bierz sobie. Dzięki. Jak to się mogło stać? Po co to? Zaufaj mi, wiem co robię. Wow, prawie jak sztaluga. Jeszcze nie skończyłam. Nieźle mi idzie. Wow, ale numer. Każdy artysta potrzebuje palety. Szczęśliwego malowania. Zrobiłaś to dla mnie? Tutaj masz płótno. Przypnę je do sztalugi. Teraz twoja kolej. Wow, super. To niesamowite. Pomalujesz ze mną? Z chęcią. Przygotuję się do zajęć. Niepotrzebny mi zeszyt, bo mam tableta. Kto to? Tak, to ja. Jak leci? Fajnie, że jesteś. Ładny rysunek. Chyba się przeniosę. Skończone. Podoba ci się? Zaraz wymiotuję. Do mnie nigdy nie zagada. O, interesujące. Hejka! Czekałam na ciebie. Jesteś lepszy niż książka. Wiem. Mogę sobie pomarzyć. Zaraz. Mam pomysł. Podniosę. Nie potrzebuję tego. Auć, moja twarz. To bolało. Rzuciłaś we mnie kanapką? Ups, to niechcący. Nieważne. Stęskniłaś się? Nie przy ludziach. Dobra, do dzieła. Położę woreczek na stole. Wezmę pisak i narysuję koło. Co dalej? Ach, miłosne serduszko. I od razu drugie. A pod spodem radosny uśmiech, który zamaluję, nie wychodząc poza linię. Jak na razie jest dobrze. Odwrócę woreczek. Będę malować od środka. Wleję farbę do strzykawki. Najpierw żółtą. Zrobię kilka żółtych plamek, a pod serduszkami czerwone. Teraz mogę zamknąć woreczek. Prawie skończone. Jesteś taki zabawny. A to co? A takie tam. Przycisnę woreczek, żeby rozprowadzić farbę. Milutkie uczucie i fajna zabawa. Wow, co ona robi? Plan działa. Patrzy na mnie. Muszę lecieć. O, okej. Na razie. A gdzie on poszedł? Tu jestem. Czy to się dzieje naprawdę? Na pewno zaraz do mnie wróci. To mój szczęśliwy dzień. No pewnie. Co mu tak długo zajmuje? Tęsknię za nim. Jak to? Co ty robisz? To jakiś kiepski żart. O co jej chodzi? Chyba zostaliśmy sami. Kolejny dzień w pracy. No trudno. O, co wy robicie? To on. Niespodzianka. 100 lat. Uhu! O, jak miło. Jesteście najlepsi. Ale co to ma być? Narysowaliśmy cię. Ło, to niesamowite. Jakbym spoglądał w lustro. Uwielbiam to. To najlepszy prezent na świecie. Ale jak mam go zabrać? Jestem taki szczęśliwy.
Aha! Wiem, co robić! Wezmę taśmę. Obkleję cały obrazek, ostrożnie oderwę. Co robisz? I przykleję na płótnie. Pasuje idealnie. Będzie na honorowym miejscu. Jeszcze raz dziękuję. Kocham swoją pracę. Och! Ale się cieszę. Dziś jest wyjątkowy dzień. 100 lat. Dziękuję. Nie trzeba było. Zasługujesz na to. Co dostała? Wow, moje ulubione perfumy. Wspaniały zapach. Ha, może wybrałem niewłaściwy prezent? To mógł być błąd. Co tam masz? Sam go wybrałem. To kamień. Odbiło ci? Ale za to jaki kamień? Nie możesz jej tego dać. Serio. Zabieram to. I co teraz zrobię? Beznadzieja. Chwilka, mam pomysł. Przyda mi się farba i gąbka. Zacznę od białego. A potem dodam inne kolory. Wow, już jest śliczne, ale będzie jeszcze ładniejsze. Czas na poziom ekspert. Namaluję tęczę, kilka chmurek i wreszcie ostatnie detale. No i super. Gotowe. Wygląda cudownie. Daj jej to. Wow, jak to zrobiłaś? Śmiało. To moja chwila. Tylko spokojnie. Wszystkiego najlepszego. Do mnie mówisz? Co chciałeś? Wow, jest przepiękna. Hej, ty. Co się dzieje? Ogarnijcie się. To było dziwne. Nigdy tego nie zapomnę. Mam dla ciebie prezent. Wow, co to może być? Otwórz, a się przekonasz. Ha? To kamień? Serio? Dałeś mi coś takiego? Urocze. Wow, chyba śnie. O rany. Całkiem miły. To było prześmieszne. Mama nie uwierzy, jak jej powiem. Prawie skończone. Słuchajcie uważnie. To wasz następny projekt. Myszka? Zaczynajcie. Powodzenia. Pomysłów mu zabrakło. Tam będzie ciekawie. Do dzieła. No dobra. Co za problem narysować mysz? Chwila, moment. Coś mi tu chyba nie tak. To trudniejsze niż sądziłam. Nie potrafię. A gdyby tak... Co to? Hej, uważaj! Przestań! Wezmę to. Uff, udało się. Może się przydać. Jeszcze tylko jedna rzecz. Będzie jak znalazł. No proszę. Hej, wracaj na ziemię. Zobacz. Cyferki? Nie rozumiem. Co mam z nimi zrobić? Weź wytłumacz. No jak to? Obrysuj je. Spróbuję. Trzymaj kciuki. Nie wiem, czy to się uda. Chwila, moment. A teraz je połącz. Okej, skoro tak mówisz. Hej, już widać kształt. Wow, ale super. Dobra robota. Oho, czas minął. Tadam. Zobaczmy. Jestem z siebie dumna. Bardzo dobrze. A teraz oceny. Liczę na coś dobrego. Jestem zdenerwowana. Już. 4? Okej. Wow, mam 5 z plusem. Gratulacje. Gotowy? Yes. Zgadnij, co rysuję. To będzie trudne. Skup się. Już wiem. Czułem coś takiego. I coś okrągłego. Aha. Już. Co? Kreski. Pewnie coś takiego. 4, prawda? Jak mi poszło? No nie! To kupa! Tak? Czułem to. O! Stoi za mną? Już po mnie. Dzieci,
jest. Litości! No, co ja z wami zrobię? Dość tego! Co? Gdzie jesteśmy? Spokojnie, to ja, poznaję cię? Tak. Koniec zabawy. Pora na wyzwanie. Jestem gotów. To zabawne, ja też. Przyjmuję wyzwanie. No, no, no. Co? No. I co teraz? Dobre pytanie. Materiały? Sio. Ha? Gdzie moje rzeczy? Co? No trudno. Zaczynajmy. Ale od czego? Mam tylko to. Dobrze, że mam farbę. Chyba może być. Super. Wymyślił coś. Ja też spróbuję. Narysuję to, co znam. Może coś pełzającego? To wielki, straszny robal. Piękno bywa straszne. Jak ten owad. Jest trochę nijaki. Użyję kleju na gorąco. To mu doda głębi. Jeszcze parę linijek. Już wiem. Posypię go czymś dobrym. Każdy lubi złoto, nie? Błyszczące. Ale trzeba je przykleić. Pomoże mi woda. Tak? Świetnie. Teraz je nałożę. Uwaga, złotko. Upiększysz tego motyla. Co za mocny kolor. Jak złoto. Wspaniale. Trochę czerni i bum. Gotowe. To twoja praca? Dobrze, dzieci. To już koniec. Nie! Porażka! O, drewienko. Przyda mi się. Sztuka tworzy się różnie. Nawet kawałkiem drewna. Widzicie? Abstrakcja. I co? Intrygujące. Ale Wednesday wygrywa. Super! W porządku. Przestań! Nie byłam u fryzjera. To jej chłopak? Fuj! Żegnaj, kochanie. O! To są walentynki. Dzień miłości. Czuć ją w powietrzu. Rozumiem. Teraz podążajcie za sercem. Ciacha? Serce? Fuj, możesz zjeść. Tak, bardzo chętnie. Kocham je. Niezłe. Dzięki nim czuję wenę. O tak. Pycha. Co kto lubi? Fuj! Ojej! Ile kurzu! Twoje włosy! Nie gadaj! Naprawię to! Nie! Już wystarczy! Hej! Daj mi grzebień! Głupie kichanie! Hej! Mogę go użyć! Witaj, teksturo! Teraz trochę koloru. To ciekawsze niż płaskie rysunki. Jest świetne. Jeden odcień nie wystarczy. Widzisz, jak zyskuje głębie? Białe tło zniknie. O to mi chodziło. Czy to nie fajne? Wow! Ciekawe. Stworzę coś innego. Mam wenę twórczą. Wolę kolor czarny. Ja i różowe serduszka. Daj spokój. To jest w moim stylu. Gradienty kolorów są super. Sam zobacz. Tytuł to Czerni mojego serca. Dziwne, ale dobre. O, nietypowe.
jesteś po przejściach? O co chodzi? Pięknie. Ja? Serio? I dobrze, świetna praca. Wow, ile kolorów. Tutaj, chodź. O, tu są pędzle do malowania. No tak. Jaki piękny tort. Kto tam? Halo? Czyj to głos? Hop, hop. Kto to? To chyba ta pani. No, podoba się? Bardzo. Nie. O tak, na pewno. Proszę. O! Co to za miejsce? Co do? Witam w swoim świecie. Do dzieła. Co? Ciasto? Umiem to zrobić. Dobrze, że jesteś pewny siebie, ale widziałam więcej ciast. Już. Nieźle, co? Gotowe? Moje też. To jest świetne. Naprawdę? Dzięki. Co dalej? Nie wiem. Hej! Nic, niesamowite. Zajęta. Wiem. Masz! Hej, to przemoc. I co? Nudzi wam się? Malujcie wszystko. Nie rozumiem. O czym ona mówi? Ale ja... już wiem. Ale ja nie. Bawi się telefonem. Co to? I wszystko jasne. Narysuję żarówkę. Rysuję to, co widzę. Dodam też cieniowanie. Rysunek nabiera głębi. Realistyczny. A teraz reszta. Dzięki, babciu. Popływajmy. Mam jedno podejście. Super. Teraz szczegóły. Ciągnę. Tak, to świetne. Jeszcze trochę. Co za kolor. Jak prawdziwa. Ma zwoje i nie tylko. Voilà! Moje światełko. Ojej! Prawie tak ładnie jak ja. Zaraz ci pokażę. Wiem, że jest dziwne, ale to tylko etap. I to bardzo mokry. Widzisz te piękne krople? A teraz wielka chwila. Szybko to odcisnę. Nie chcę zostawić luk. Gotowi? Zaczynam. Idealne okno. I co? Nieźle. Co ty na to? No już, szybciej. Halo? A, fajnie. Co? To chyba koniec. Brawo my! Remis? Aha. Hej, uważajcie. Ho, czekaj. Postanowiłam. Proszę. Ho, co tu się dzieje? Nie widzę. Co jest? Proszę o uwagę. Twórzcie. Ale co? Śmieci to słaby obiekt. Dobra, wezmę to. Do startu gotowi? Dmuch! Nie najgorzej. Wow! Że co? Czekaj, to będzie dobre. Najpierw farba. Odpowiednio wyciśnięta. Ładne kolorki, co? Teraz docisnę torbę. Chwileczkę. I stempluję. I tak wiele razy. Co za róże! Słodkie, widzisz? O nie! Ja też coś zrobię! Już wiem co!
to moje czary. Nie tylko ty umiesz stemplować. Spójrz na to. Zrobię ich mnóstwo. Wiesz już, o co chodzi? Nie? Mają trzepoczące skrzydełka i są długie. Tak? To ważki. Uwielbiają kwiaty. Namaluję obraz. Czyż nie jest śliczny? Bardzo! Ho, 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 ho! Trudna decyzja. Yahoo! To piękno natury. To remis. Brawo! Hurra! Udało się, babciu! Pędzelek gotowy. Zanim jeszcze zacząłem. No trudno. Mam jeszcze jeden. Ha? Nie! Po co to zrobiłem? Co się stało? Mój pędzelek się złamał. Przykro mi. Hej, chwileczkę. Wezmę garść spaghetti plus gumkę recepturkę, którą umocuję na końcu. Teraz zanurzę makaron we wrzącej wodzie. Doskonale! Właśnie o to mi chodziło. Spróbuj tego, Alex. Ale to przecież zwykły makaron. Nie do jedzenia, tylko do malowania. Wystarczy zanurzyć i już. Gotowy? Do dzieła! To naprawdę działa! Super! Wyzwanie? Nie mogę się doczekać! Ja też! Uhu! Uhu! Będziemy potrzebować przyborów do pisania. Hej, spójrz tam! Chcesz narysować pluszowego misia? Czerwony to mój ulubiony kolor. W porządku? Mam cię! Tego chciałeś? No to zaczynamy! Licz mi czas! To ja też się zabieram do pracy. No wiesz co, Alex? Wybierz jeden. Wszystkie moje. Tylko te mi zostały? A gdyby tak? Już wiem! Zaraz zrobi się ciekawie. Zanurzę marker w wodzie. Po czym z powrotem nałożę spryskiwacz. Bardzo dobrze. Tato! Mam cię. Zobacz. Możesz użyć dowolnych kolorów. Po ściągnięciu szablonu pozostaje kształt misia. I co? Potrafisz lepiej? No pewnie, że tak. Albo i nie. Twój jest 100 razy lepszy. To niesprawiedliwe. Nie martw się. Podszkolisz się. Ale tę rundę wygrywam ja. Chwileczkę. Mam pieniądze. Co takiego? Odkupię to od ciebie. Dam ci dobrą cenę. Nieźle się targujesz, synu. Niech ci będzie. Wygrałem! No, powiedzmy. Więc co dalej? Nudzi mi się. Włączę telewizor. Nie to. Nic ciekawego. Sam nie wiem. To wygląda interesująco. Zobacz, Alex. Podoba mi się. Bierzmy się za malowanie. Chcę wykorzystać jak najwięcej kolorów. Muszę się skoncentrować. Tutaj machnąć kilka linii. Teraz trawka. O nie! Woda mi się wylała. Tylko nie mój kwiatek. Alex! Twój piękny obrazek zrujnowany! Nie mogę w to uwierzyć! To nie fair! Nigdy więcej nie będę malować! To naprawdę bolesne! Ale może nie jest tak źle? Wiem, co robić! Prosta sztuczka na ratunek! Cała woda powinna wsiąknąć w serwetkę!
a przy okazji nada ciekawą teksturę. Teraz można dorysować resztę. Pozornie wygląda to jak bazgroły. Narysuję jak najwięcej płatków o różnych kształtach. Cierpliwości? Efekt będzie tego wart. Trochę to nużące, ale co tam? Przyjadę wokół jeszcze raz na wszelki wypadek. Aż ręka mi się zmęczyła, ale spokojnie, już prawie skończyłem. Jeszcze tylko zaznaczę łodygę. Oraz trawkę. Magia tkwi w szczegółach. Kilka detali tu i tam robi ogromną różnicę. Uff! Spójrz, Alex. Co? Trochę przerobiłem twój rysunek. Podoba ci się? Daj zobaczyć. Fajowo ci to wyszło, tato. Dzięki. A co z tobą? Zapomniałem o swoim własnym rysunku. Nic nie przychodzi mi do głowy. Szkoda. No chyba, że... Tak, to nasze wspólne dzieło. Nie ma to jak praca zespołowa. Dokładnie. Zobacz, jaka ona piękna, tato. Kocham ją. Chcę ją narysować. Wow, czemu nie? Nie wiem, jak rysować ludzi. Żaden problem, pomogę ci. Co? Po prostu rysuj to, co widzisz. Rozumiem. Jestem gotów. Ja też, synu. Gdybym tylko wiedział, co narysować. Serduszka są zawsze w modzie, prawda? Symbol miłości i takie tam. A jak sobie radzi Alex? Nieźle mi się udają te serduszka, chociaż nigdy wcześniej ich nie rysowałem. Kogo ja oszukuję? Nie tak łatwo narysować serce. Moje są wcale nie brzydkie. Moje są okropne. Nie bądź dla siebie taki surowy. Pomożesz mi? Po prostu weź mój obrazek. Nie, tym razem chcę samemu. Ha. Rozumiem. Niech pomyślę. Foremki do ciastek? Mam genialny pomysł. Wycisnę formę serduszka w zwykłym ziemniaku. I to wszystko. Alex, spójrz. Ziemniak? Żartujesz sobie? Oj, tam nie rozumiesz. Ten ziemniak to nasza pieczątka. Co? No dobra. Na czerwono. I co? Po prostu przyciskam do papieru? Zgadza się. Okej, spróbuję. To faktycznie działa. Tato, jesteś geniuszem. A ty za to jesteś artystą. Imponujące. Do zobaczenia. Zrobiłem to specjalnie dla ciebie. Naprawdę? O! Jakie śliczne. Zainspirowały was te sztuczki? Nie zapomnijcie też przesłać tego filmiku znajomym i subskrybujcie nasz kanał, żeby nie przegapić żadnych nowości. Wow! Ile do wyboru? Bingo! Ha! Niemożliwe! Czy to draże? Czas na wyżerkę! Moje! Hej, ja pierwszy je zobaczyłem! Nie! Tak było! Puść, ostrzegam cię! Nie zadzieraj ze mną! No weź! Ech, są moje! Cukierki! Co ty narobiłaś? O, rany! Są wszędzie! No co ty? Lecę! Pomocy! Wow! Co to za miejsce? Emily, to ty? Obawiam się, że tak. Wariactwo! Czekaj! Czas na wyzwanie! Super! Buu! Hej! Przestraszyłeś mnie! Ha? To nasze pierwsze wyzwanie!
Serio? Wow! O, świeczki! Spójrz na te maleństwa! Ja bym się tak nie ekscytował! Co by to zrobić? Ha, dobre pytanie! Co powiesz na strasznego ducha? Justin, boisz się? Niespecjalnie. To ja! Bardzo śmieszne. Och, rozchmurz się. To mi daje do myślenia. Oczywiście. Udekoruję tę świecę woskiem z tej drugiej. Dzięki temu nie odpadnie. Nigdy wcześniej nie malowałem woskiem. Serce! Wosk twardnieje. Hej, to jest naprawdę fajne! Też chcę spróbować. Mój wosk się roztopił. Czy jest coś straszniejszego niż nietoperze? Wystarczy namalować literki V. Fajne, co nie? Popatrz! Wow! Jest niesamowita! Prawie tak fajna jak moja! Wow! Nieźle ci wyszło! Wiem! Doskonale do siebie pasują! Tak, zobaczmy! Te są odjechane i upiorne! Mam dreszcze! Totalnie! Hipnotyzujące, co nie? Oj, do następnego! Ale się nudzę! Kiedy następne wyzwanie? Mam nadzieję, że będzie obejmowało przekąskę. Masz coś do jedzenia? Nie, chciałbym. Szkoda. Marzą mi się fryteczki. Patrzcie na nie, ale ich dużo. Marzy mi się wieczny grat frytek. Tak, niech lecą. To niesamowite. Słona ziemniaczana ambrozja. Czyż nie są piękne? Ha? Och! A tobie co? Przepraszam, ale siara. Chwileczkę, prawdziwe ziemniaki. Co mam z nimi zrobić? Nie możesz ich zjeść na surowo. Wiem. Ha. Patrz na to. Nie możesz ich zjeść na surowo. Wow, to niesamowite. Co? To doskonały podajnik. Tak. Ach tak? Daj mi to. Serio? Co ja mam z tym zrobić? Och, niech więc będą surowe. Wiem! Użyję tych jadalnych koralików. Ułożę z nich fajny wzorek. Domyślacie się, co to będzie? Idzie łatwiej niż palcami. Ach, serce. Teraz trzeba je stopić. To się dzieje. No, patrzcie na to. Hej, zobacz to, M. Wow! To serce. A ja mam tylko głupiego ziemniaka. Ale chwileczkę. Wiem! Jeśli wcisnę go w formę, będę mogła go odkroić. Następnie obiorę środek. Widzicie? Jak prawdziwa rzeźba. Muszę tylko dodać kilka szczegółów. Teraz mój ulubiony kolor. Patrzcie na to. To pieczątka, widzicie? Ile małych czaszek? Och, wow! Hej, Justin! Czekaj! Co o tym myślisz? Co? I zrobiłaś to ziemniakiem? Jestem pod wrażeniem. Och, no weź. Czekaj. Weź moje serce. O rety! To takie słodkie!
O! Chcesz mój ziemniaczany stempel? Dzięki! Kamień, papier, nożyce! Ale zabawa! O! Jeszcze raz? Wygrałam! Dobra gra, dobra gra! Co? Minutnik? Do czego? Hej, pędzle! Patrz na to! Nie rozumiem. Chyba będziemy malować. Nie mam pojęcia. Spójrz! Czas! Zaczęło się? Weźmy się do roboty! Od czegoś trzeba zacząć. Co z tą farbą? Porusza się z pędzlem. Ej! Wariactwo! Spokojnie, spokojnie. Ech, zmieszały się. O, szkoda. Pokażę ci, jak to się robi. Ostry zakręt. Uff. I kolejny. O kurczę, tak mało brakowało. Jednak nie takie proste, co? Spróbujmy jeszcze raz. Do tego potrzebna jest pewna ręka. Ach, znowu to samo. Założę się, że tym razem mi się uda. Uwaga na zielony. O nie, zmieszało się. To takie irytujące. Zaczyna mnie to stresować. Czas ucieka. Wiem. No dalej. Jest, świetnie. Udało się, farba w zlewce. Jest, moja też. Udało się! Super! Uhu! Tak! Czekaj, oboje wygraliśmy? Tak! Auć, moje oczy! Hej! Patrz! Ja też dostałam! Wow! Jakie ładne! Napijemy się? Do dna! Ach! Jeżyna! Pyszne! Nie można zapomnieć o dekoracji. Piąteczka! Uhu! Piękny dzień, prawda? Ale wiesz, co by go ulepszyło? Odrobina sztuki. Czytasz w moich myślach. Do dzieła. Torba zabezpieczona. Łap! Nice. Zaczynamy? Zdecydowanie. Ściągamy nakrętki. Cel? Pryskamy. Ale jazda. Fajna sztuczka, co? No raczej. O nie! Policja! Nie chcę iść do więzienia. Co teraz? Chodź. Uhu! Wow. Wow. Co to za miejsce? Usiądźmy. I co teraz? Czekamy. To rysunkowe wyzwanie. Do dzieła. Chciałbym kręcić się tak szybko. Patrz. Czekaj. Emily, patrz. Halo? Chwileczkę. Na co patrzysz? Wow. Musisz to zobaczyć. No dobra. Gdzie to jest? Wow, widzę naprawdę daleko. Niewiarygodne. Kosmos. Czuję się taki mały. Aha. Fajne, prawda? Jaki sens ma życie? Czekaj. Wiem. Czas wyrazić te uczucia poprzez sztukę. Gotowy na wyzwanie? Czas na obroty. Wow. Zostawia za sobą wzór. Wow! Niewiarygodne, prawda? Jakie to ładne! Wygląda jak nie z tego świata, widzisz? No pewnie! A ja co mogę zrobić? Po prostu narysuję swoje dzieło. Zacznę od uroczego małego Saturna. To moja ulubiona planeta. Teraz pora na Księżyc. Bez niego nie byłoby kosmosu.
jest trochę gwiazd, aby dodać międzygalaktyczny blask. O, wow! Moja własna mała galaktyka! To kurz? A wsik! Fiu! O nie! Tuż się rozmazał! Co się stało? Oddychaj głęboko! Wdech i wydech! Poczekaj! Mam pomysł! Wykorzystam wilgoć na swoją korzyść! O tak! Odrobina szarej mgiełki! Łączę wszystko w jedną całość, widzicie? Gotowe! Patrz na to! Brawo! Oj, dzięki! To miłe z twojej strony! Oba dzieła wyglądają dobrze! O tak! To jest moja nuta! Aha! O tak! Czadu! Aha! Bansuj! Uhu! Och! Uwielbiam ryby! I nawet mam tu coś odpowiedniego! Gotowi? Chwileczkę! Prawie to mam! Proszę! Co? Oj, nie to! Chwileczkę! A to skąd się tu wzięło? Czy chcę wiedzieć? Och, tu jest! Nie rozumiem! To do łowienia ryb, głuptasie! A teraz czekamy! I to tyle? Jeszcze chwila! A już myślałam, że coś brało! Nie, nic! O! Ja! Ha? A to co? Ha? Nie wierzę! To uwierz! I do tego duża! Wow, to jest obrzydliwe! Uhu! Aha! Jest tylko moja! Co z nią zrobić? Uuu! To coś strasznie śmierdzi! Okropność! Potrzebuję pomocy! To powinno zadziałać! Ach, co za ulga! Czas zacząć rysowanie! Cóż, a konkretnie odrysowywanie? Już prawie? Dobrze, że się nie rusza. Te łuski chyba nigdy się nie kończą. Jeszcze nie skończyła. Hej, spójrz na moją rybę. No i? Ej, bo tobie na pewno pójdzie lepiej. Och, błagam cię. Patrz na mistrza. Nie potrzebuję cuchnącej ryby. Pamiętam, jaki jest motyw przewodni. Jaki wspaniały odcień różu. Czas na detale. Widzę cię. Chyba już łapiesz, o co chodzi. Tak, to ryba. A raczej doskonała ryba. Och. Co jest? Potrzebowałem tego, a do tego w ładnym kolorze. Dobrze, że mam ich dużo. No to lecimy. Pięknie! Gotowe! Hej, Emily! Ty to zrobiłeś? To najpiękniejsza ryba, jaką kiedykolwiek widziałam! Naprawdę? Dzięki! To przebiło moją rybkę! Ble! Jak już mówiłem, upadłem prosto na tyłek! Szkoda, że tego nie widziałaś. A potem wstałem. Aha. Och, zamknij oczy. Co? Po prostu to zrób. Dobrze. Świetnie, nie otwieraj. Już możesz. Okej. Różowy. Tak, nie podoba ci się? Nie no, sorki, piękny. Dzięki. O rany. Muszę to naprawić. On mnie w ogóle nie zna. Ale nie jest tak tragicznie. Hej, patrzcie na jego cień. Chyba mogę coś z tym zrobić. Muszę to tylko starannie odrysować. To zdecydowanie
zdecydowanie lepsze niż jakiś różowy kwiat. Patrzcie na te płatki. To wygląda naprawdę fajnie. Ciekawe. A oto cały bukiecik. Jakbym miała własny ogród cieni. Tak jest o wiele lepiej, ale jeszcze nie skończyłam. Te kształty nie mogą być puste. I czy jest jakiś kolor lepszy od czarnego? Dobrze, że mam porządny i soczysty marker, bo potrzebuję dużo czarnego tuszu. Jeszcze jeden liść. To będzie wspaniałe. No i dobra. Gotowe. Odjechane, co nie? Pięknie. Proszę, dziękuję. Hej, Justin. A gdzie kwiatek? Och, nie przejmuj się nim. Zamiast niego mam to. Cool. O, to jest spektakularne. Dziękuję. Ha. Zainspirowałaś mnie. Potrzebne mi tylko to. Rozkręcamy imprezę. Najpierw potrzebny mi idealny okrąg. Dobrze, że mam tę pokrywkę. Nie dałbym rady zrobić tego od ręki. Proszę. Teraz muszę to przekroić. Idealnie pasuje do pokrywki. Widzicie? Teraz mam dwie połówki. Ale to nie wszystko. Emily! A ja na to niemożliwe! Emily! Daj mi swój telefon. Dobrze? Proszę. Proszę bardzo. Fajne, prawda? Nie rozumiem. Światła, proszę. Wow, to takie piękne. I to wszystko ze zwykłej pokrywki od napoju? Wiedziałem, że ci się spodoba. Ile zabawy. Koniecznie wypróbujcie nasze sztuczki. Udostępnijcie ten filmik swoim utalentowanym artystycznie znajomym i subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych, równie odjazdowych odcinków. Na sam widok tych jajek robię się głodna. To chyba znaczy, że dobrze je narysowałam. Hej! Jasmine, zobacz! Zrobiłam ci śniadanie. Zobaczmy! Myślę, że wybiorę te! Nie mogę ich zjeść! Nie rozumiem! Tylko te są prawdziwe! Średnio wysmażone, czyli moje ulubione! Wyglądają całkiem nieźle, prawda? Zaraz! Co? Wiem, wiem! Pyszne! Ale Lili! Te dwie idealnie nadają się na moje wyzwanie! Co jest grane? Przyzywam was! Ha? Co to za miejsce? Ładny strój! Co teraz? Mam dla was małe wyzwanie. Och, ta kreda jest beznadziejna. Ledwo mogę ją kontrolować. Och, i ten okropaśny dźwięk. Przestań! Wszystkie linie są takie grube. Nie zniosę tego. Proszę, skończ już. Zaraz, zaraz. Mam dość. Hej, co się dzieje? Moja kreda zamieniła się w kubkę pyłu. Właściwie to nawet fajne. Wow. Nagle poczułam inspirację. Po co używać nieporęcznej kredy, skoro mogę cieniować palcem? W ten sposób mam o wiele lepszą kontrolę, a krawędzie są ekstra gładziutkie. Potraficie rozpoznać, co to będzie? Spokojnie, wkrótce wszystko się wyjaśni. Nie dałoby się tego zrobić zwykłą kredą. Czas uzupełnić pył. W niektórych punktach użyję więcej, żeby je uwypuklić. W końcu widać ogólny kształt. Białe elementy można wytrzeć gumką albo zaznaczyć korektorem. Czyż ten miś nie jest uroczy? Teraz kilka detali. Najpierw muszka. Dodaje stylu i elegancji. Wreszcie proste kreseczki, które sprawiają wrażenie futra. Aż chce się go przytulić, prawda?
już niewiele zostało. I wreszcie najważniejsze. Skromny uśmiech. A, no tak, jeszcze oczy. Od razu wydaje się bardziej żywy. Ciekawe, na co patrzy. Normalnie słodziutki jak cukierek. Moja tajna broń. No i załatwione. Co o tym sądzisz? Wow! Wiem! Co ja powinnam narysować? Moja szminka! A gdyby tak? To mi daje pewien pomysł. Zaskakująco praktyczne, pod warunkiem, że ma się dużo szminki. I kolejna warstwa. Powinnam potem poprawić makijaż. Odpowiednia ilość warstw nada obrazkowi dynamiki. Okej, teraz szczegóły. Jedna malutka rączka, potem druga, ale dopiero twarz połączy wszystko w całość. Może jeszcze jakieś okulary. A co do ubrania? Może skromna sukienka? Już mi się podoba. Niesamowite, jak z odrobiny szminki powstaje szczegółowy rysunek. Czerwony kolor jest taki wszechstronny. Jestem z tego naprawdę dumna. Tadam! Gotowa do oceny. Skończyłyście? Oba rysunki są wspaniałe. Bardzo dobra robota, drogie panie. Hej, co się stało? Wasze dzieła dołączyły do mojej kolekcji. Nie ma to jak lizaki, żebyś wiedziała. Zazdroszczę im. Też chcę lizaka. Ślinka mi cieknie od samego patrzenia. Wystarczy tego. Oddajcie mi swoje smakołyki. Moje. Tylko moje. Truskawkowy. A ten smakuje cytryną. Rozkosz dla podniebienia. Ups, przepraszam dziewczyny. Co się stało? Mam dziwny posmak w ustach. Ohyda! Chwileczkę. Hej. Spójrz na to. Jeden szablon, dwa kolory. Mieszanie kolorów jest kluczowe. I już. Ha? Ja to zrobię lepiej. Patrz i podziwiaj. Dobra, teraz markery. Sprawią, że kształt będzie się wyróżniał. Rysowanie łusek zajmuje sporo czasu, ale będzie warto. W górnej części narysuję uszy oraz niewielkie płetwy. I co? Rozpoznajecie? Te subtelne detale na pewno rozjaśnią sytuację. Co za śliczny odcień błękitu. To samo z drugiej strony. Teraz przerzucę się na głęboki fiolet. Każdy z tych kolorów wygląda świetnie, a razem dodają całości nieco głębi. Jest to trochę czasochłonne, ale rezultat będzie wart wysiłku. Do następnego etapu potrzebuję grubszego pędzla. Widzicie, jak nim manipuluję? Tylko spójrzcie na te cudowne, ciepłe kolory. W tle będą wodorosty. Wygląda, jakby były pod wodą. Stąd też pęcherzyki powietrza. Muszę ci się pochwalić. Jak ci się podoba? Wow! Na taką reakcję liczyłam. Z kolei mój obrazek jest jakiś taki bezbarwny. Głupi pędzelek. Może większy oznacza lepszy. Ale najpierw muszę go przygotować. Tęcza rozjaśni każdy obrazek. Zwłaszcza malowana taką oto techniką. Zresztą sami zobaczcie. Rysunek od razu wygląda radośniej. Nie sądzicie? Wow! Geniusz przy pracy. Jestem pod wrażeniem. Dobra robota. A teraz je odbiorę. Hej! Och, super! Co was tak śmieszy? To nie tyle pieprzyk, co pieprz. Niegrzeczne dziewczynki. Zasługujecie na karę. Koniec pokazywania palcem. Hej! Co to ma znaczyć? Auć! Nie mogę ruszyć ręką. Cóż, to by było na tyle. Ale co z naszymi rękami? Jak niby mamy cokolwiek rysować? Jakieś pomysły, Lili? Nie mam pojęcia. Chyba, że...
Gry! Obserwuj! Skoro nie mogę ruszyć dłoni, po prostu ją obrysuję! Grunt to kreatywność! Uff, zaklęcie minęło! Ale moja praca dopiero się zaczyna! Obrys dłoni to mój punkt wyjścia. Na jego podstawie stworzę cały rysunek. Zaczynając od oka. Z każdą linią widać coraz więcej. Jeszcze nosek. Śliczny, prawda? Pewnie już odgadliście, że to foka. I to bardzo wesoła foczka. Dodam szczyptę koloru. Język będzie oczywiście różowy. Jak to u foki. I nie tylko. To by było na tyle. Podoba ci się? Rzuć okiem. Co? Myślę, że mogę temu dorównać. Moja dłoń też jest unieruchomiona, ale w nieco innym kształcie. Obrys prawie skończony. Wow, kto by pomyślał? Ha, już wiem. Czasami przydaje się zmiana perspektywy. Teraz połączę oba kształty. Tutaj będą oczy. Już teraz wygląda całkiem uroczo, zwłaszcza z tym wyrazem twarzy. Teraz reszta ciała. Jaka jest żaba, każdy widzi. Mianowicie zielona, no bo jak inaczej. Uwielbiam kolorować. To takie satysfakcjonujące. Wybrałam mocny, nasycony odcień zieleni. Tylko jeden kolor to oczywiście łatwizna, ale za to stópki będą pomarańczowe. I skończone. Ekstra! Wow! Bardzo ładnie, Jasmine. Oba rysunki są wyjątkowe. Doskonała robota. Co oznacza tylko jedno? Moje! O! I do góry. Co teraz? Wow! Tak, jestem imponująca. Niesamowite. W takim razie kto wygrał? Dobre pytanie. Hej, Jasmine, to co, pokażemy jej? Jasne! Dobra, uwaga! Tadam! Czarownica w całej okazałości! Pieprzyk i wszystko! Zrobiłyśmy to razem! Czy ja dobrze widzę? Ha? Tu jestem! Muszę się przyjrzeć z bliska! Najpiękniejszy portret, jaki kiedykolwiek widziałam! Czujecie wenę twórczą? Zorganizujcie ze znajomymi swoje własne wyzwanie artystyczne. Nie zapomnijcie przesłać tego filmiku znajomym i subskrybujcie nasz kanał, żeby nie przegapić kolejnych fantastycznych filmików.